Nazywam się Natalia, opowiem dzisiaj o turystyce społecznościowej. To nie jest to, czym ja się przeciwdziałuję tak na co dzień, bo pracuję w organizacji, która zajmuje się tak zwanym odpowiedzialnym biznesem, czyli uczę przedsiębiorstwa, jak działać, tak żeby uwzględniać aspekty środowiskowe, społeczne. I tak naprawdę turystyka społecznościowa to jest dla mnie taka odskocznia. Coś, co robię w czasie wolnym. I mam do Was pytanie, czy ktoś już ma plany na wakacje? Okej. Okay. Być może po tej prezentacji je zmienicie. I jeszcze mam jedno pytanie. Jak myślicie o wakacjach, to gdzie szukać informacji? W jaki sposób je planujecie? Na przykład. Na blogach. Na blogach. Czyli w internecie, tak? Przewodniki. Okej. Okay. Znajomi. Rekomendacje. A jak jesteście w jakimś nowym mieście, nigdy wcześniej tam nie byliście, ale chcecie to miasto naprawdę poznać, to co robicie? Jedziemy i poznajmy. Jak mamy jakiś znajomy w tym mieście, to jedziemy do nich, to się na to sprowadzi. No właśnie. No i zaraz tutaj się dowiemy, jak to się ma do turystyki społecznościowej. Być może nie jest to takie odległe od Waszych doświadczeń. Ja tylko wspomnę na początek, że termin turystyka społecznościowa wymyśliłam sama, ponieważ jest to takie zjawisko, które jest jeszcze na tyle młode, że nikt nie wymyślił, jak je nazwać, a biorąc pod uwagę jego cechy, wydawało mi się to najlepsze określenie. Ale zanim powiem, co to jest turystyka społecznościowa, powiem o takich trendach, które leżą u podstaw tego zjawiska. No i pierwszy trend dotyczy zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu. My ostatnio obserwujemy, że ludzie coraz mniej są chętni spędzać wakacje w jakiś sztampowy sposób, tak? Czyli plaża, leżenie, opalanie się, czy jakieś takie standardowe wycieczki oferowane przez biuro podróży, tylko szukają unikatowych doświadczeń, czegoś, co wzbudzi ich emocje, czegoś, co będzie ekscytujące. I na przykład pojawiają się takie portale, może z nich już korzystaliście, które oferują nie jakieś wycieczki w konkretne miejsce, nie zwiedzanie muzeów, pomników, tylko przeżycie. I można na przykład lecieć samolotem, nauczyć się latać samolotem. Można nawet już samemu przejechać się bolidem, albo przejechać się z kierowcą. Można uczestniczyć w oczywiście gry miejskie, to pewnie znacie, to już jest od jakiegoś czasu w Polsce. Można wziąć lekcje Nordic Walking generalnie. Chodzi o takie właśnie oferty, które gwarantują nam jakieś unikatowe przeżycie, a nie powtarzanie tego, co inni na przykład już przeszli w ramach jakichś standardowych wycieczek. Drugi trend, który przyczynił się do powstania turystyki społecznościowej, to jest nowy sposób podchodzenia do sposobu, w jaki konsumujemy. Tradycyjny sposób konsumpcji polega na tym, że kupujemy coś. Idziemy do sklepu, kupujemy, kiedy się psuje, kupujemy coś nowego, ale bardzo często rzeczy, które kupujemy, zostają u nas w domu i są nie do końca przez nas używane. I ten trend został nazwany collaborative consumption, czyli można to przetłumaczyć jako taka współpracująca konsumpcja. Polega to na tym, że zamiast nieustannie kupować nowe rzeczy albo nowe usługi, zaczynamy się nimi wymieniać z innymi ludźmi. Jeżeli mamy coś, co nie do końca wykorzystujemy, zaraz opowiem, jak to może wyglądać, albo chcemy skorzystać z czegoś, ale tylko przez chwilę, możemy użyć na przykład internetu i tutaj bardzo się do tego przyczyniają sieci społecznościowe, żeby poznać kogoś, kto, z kim możemy się tą rzeczą wymienić. I najlepszym przykładem takiego serwisu jest na przykład carpooling, czyli na przykład mamy wolne miejsce w samochodzie i możemy zabrać kogoś dodatkowo, podwieźć go do pracy, jeżeli jedzie w tym samym kierunku albo do jakiegoś innego miasta. Korzyścią dla nas jest to, że a, poznajemy nową osobę, b, zaoszczędzamy na benzynie, bo ta osoba nam się może dołożyć, no i nie jedziemy sami, tak? Są tacy, którzy na przykład lubią mówić do kogoś w trakcie jazdy. No właśnie. Zaletą tej współpracującej konsumpcji jest także to, że tak naprawdę chronimy środowisko, bo jeżeli my ciągle kupujemy nowe rzeczy, to ktoś musi na przykład nieustannie wydobywać surowce, żeby te rzeczy produkować. A jeżeli my lepiej wykorzystujemy to, co już mamy, to zmniejszamy ten popyt na zasoby, których jest po prostu coraz mniej. I mój ulubiony przykład, który jest opisany w książce w tytule Collaborative Consumption, bardzo z Was zachęcam do jej przeczytania, jest napisana bardzo łatwym, przystępnym językiem, naprawdę fascynująca. Mój ulubiony przykład to jest wiertarka. Jest taki serwis w Stanach, który umożliwia wymienianie się narzędziami. I ma takie hasło, kup dziurę zamiast wiertarki. Czyli na przykład
macie taką potrzebę, że chcecie sobie powierzyć w domu dziurnię, coś tam zamontować, ale nie chcecie kupować wiertarki, bo nie będziecie jej używać, potrzeba jest wam tylko raz. No i wtedy możecie się zalogować w takim serwisie i znaleźć, nie wiem, sąsiada albo kogoś, kto mieszka na tyle blisko, że można się z nim spotkać, kto wam taką wiertarkę wypożyczy na dzień, dwa, na godzinę. To już jest do ustalenia. Przykładem takiego serwisu jest też Couchsurfing. I Couchsurfing jest najbliższy turystyki społecznościowej, która właśnie jest połączeniem tych dwóch trendów. I teraz na czym to polega? Idea jest taka, aby poprzez internet łączyć ze sobą podróżników, ludzi, którzy w jakiś sposób chcą spędzić wolny czas, wakacje i osoby, które mogą być ich przewodnikami, ale takimi nieprofesjonalnymi. Założenie przy tym jest takie, że wy najlepiej znacie miejsca, w których mieszkacie albo miejsca, z których pochodzicie. I każdy z was wie coś o tym swoim miejscu, czego nie wie nikt inny. I nie chodzi tutaj już tylko i wyłącznie o fakty historyczne, bo to tak naprawdę każdy może sobie przeczytać w książce czy w Wikipedii. Chodzi o to, że wy macie jakieś unikatowe wspomnienia, niepowtarzalne doświadczenia, o których możecie opowiedzieć, oprowadzając po miejscach, które znacie. I zaraz zrozumiemy lepiej, jak to wygląda. Opowiem o takim serwisie, który jest dosyć pionierem turystyki społecznościowej, Viable.com. Został założony przez wielką dziewczynę z San Francisco, które pewnego dnia stwierdziły, że mają ochotę na jakieś zupełnie inne wakacje, a przy okazji chciałyby też poznać nowych ludzi. I serwis ten oferuje nietypowe wycieczki. Jest taką właśnie platformą internetową, która pozwala łączyć ludzi, którzy mogą być przewodnikami i ludzi, którzy szukają czegoś nowego. Dobrze. I przykład. Jest to jedna z ofert, która znajduje się w tym serwisie. Oferta złożona przez artystę street art z San Francisco, która oferuje, że jeżeli ktoś przyjedzie do jego miasta, on może za drobną kwotę, bo to są raczej drobne kwoty, oprowadzić po mieście, pokazując najlepsze dzieła street art, a przy okazji może też zorganizować warsztat, podczas którego nauczy pewnych technik malowania graffiti. Czyli z jednej strony możemy poznać miasto tak, jak pewnie sami byśmy nie byli w stanie tego zrobić, a takich rzeczy nie znajdziemy nawet w Lonely Planet, a z drugiej strony możemy kogoś poznać, się czegoś nauczyć. A to jest mój ulubiony przykład. Oferta złożona przez Vincenta. Vincent jest bezdomnym i oferuje, że za $100 możecie spędzić z nim cały dzień. Pokażę wam, jak żyją bezdomni. Opowiem wam o problemach społecznych w San Francisco. Poznam was z różnymi ludźmi. Czyli powiem wam tak naprawdę, co się w tym mieście dzieje poza murami muzeów, poza pomnikami, poza tym wszystkim, co my tradycyjnie i standardowo zwiedzamy, kiedy idziemy do nowego miasta. To jest naprawdę unikatowa okazja. Dużo osób korzysta? Czy dużo osób korzysta? Dużo osób Vincenta? Vincent jest bardzo popularny, do tego stopnia, że stał się wręcz pewną wizytówką serwisu. Jak to działa? Co zrobić, żeby w takim serwisie zaistnieć? Najpierw musicie stworzyć swój profil, opowiedzieć trochę o sobie. Później musicie przygotować swoją ofertę. Trzeba ją przygotować starannie. Przede wszystkim trzeba jasno określić, do kogo ona jest skierowana. Czy na przykład jest to oferta raczej dla osób starszych, czyli tutaj takie aktywności nie wymagające dużego wysiłku, czy dla osób młodszych, czy dla kogoś, kto lubi sztukę, czy kuchnię, czy cokolwiek innego. Trzeba określić, jaką cenę za to chcecie. Zazwyczaj te ceny w przypadku tego serwisu wahają się od $15 do 100, ale średnio są na poziomie 30-40. W warunkach amerykańskich to nie jest dużo. Określacie też na przykład, ile czasu będzie trwała taka wycieczka i możecie dodać różne szczegóły, które mogą się przydać takiemu potencjalnemu podróżnikowi, czyli na przykład będziemy dużo chodzić, zabierzcie wygodne buty. Pytanie, które wszyscy zadają, no dobrze, ale jak zweryfikować taką osobę? Skąd ja wiem, że nie mam tutaj po drugiej stronie jakiegoś psychopaty? No więc tak, w momencie, kiedy składacie ofertę i zakładacie swój profil, musicie umówić się na 15-minutową rozmowę na Skype'ie z przedstawicielem serwisu Viable. Z przedstawicielem ambasadorem, oni mają taką sieć swoich reprezentantów. Jest to taka luźna rozmowa, podczas której opowiadacie trochę o sobie, o tym, jak ma wyglądać taka wycieczka, czyli
uwielbiacie złożoną przez siebie ofertę. Jeżeli ona okaże się wiarygodna, to wówczas otrzymujecie taki znaczek, że jesteście Certified Guide i możecie już oprowadzać gości. A druga weryfikacja następuje już po. Jeżeli kogoś oprowadziliście, to wasi goście mogą wystawić wam opinię i tworzyć taki swoisty rating, czyli trochę tak jak na Allegro. To jest moja oferta. W momencie, kiedy się ukazała, to była pierwsza oferta z Europy Środkowo-Wschodniej. Nie wiem, czy ktoś się zdecydował, być może w ostatnich dniach coś się zmieniło. I zastanawiałam się, o czym ja takim mogę opowiedzieć. Oferta była autentyczna. To nie może być coś, czego się wyuczyliście, wystudiowaliście, bo to jest po prostu fajne. To musi się wiązać autentycznie z waszymi jakimiś przeżyciami. Więc stwierdziłam, że mogę pokazać Warszawę od strony blokowisk, czyli tych miejsc, które zazwyczaj też się turystom raczej nie pokazuje. My się bloków wstydzimy, uważamy, że są brzydkie, ja uważam, że jest inaczej. Między innymi dlatego, że na wielu blokowiskach mieszkałam, na blokowisku się też częściowo wychowałam. Określiłam moją wycieczkę na średnio 4 godziny. Jedna, trzy osoby, tyle jest w stanie zabrać. W razie gdyby ktoś miał samochód, to też jest taka maksymalna ilość osób. Cena na poziomie $35 za osobę i trzeba też od razu zaznaczyć, co się w tej cenie mieści. W tym przypadku są to bilety, jeżeli będą potrzebne, jeżeli nie bilety, no to wówczas składka na benzynę. Przygotowanie trasy, ponieważ każdy gość może mieć inne zapotrzebowanie. Na przykład nie dysponuje 4 godzinami, ale trzema i wtedy trzeba tę trasę zmodyfikować. I ewentualnie jakiś posiłek. Trasa wygląda w ten sposób. Znaczy, to są takie punkty, do których się odnoszę, ale za każdym razem ta trasa może być modyfikowana. Właśnie zależy od tego, ile ktoś ma czasu, co chce zobaczyć. Czyli zaczynając od takich już najbardziej, że tak powiem, hardkorowych blokowisk w okolicach Dworca Wschodniego, Pszczołek Grochowski, Kocław, później oczywiście Ursynów, obowiązkowo chyba na mapie takiej wycieczki. Służew, który ma bardzo ciekawe architektonicznie boki, bo jak zaczęliście się w to wgryzać, to naprawdę każde osiedle ma zupełnie inną estetykę. Powstawało w innym czasie, miało inny zamysł. Plac Bankowy, a także centrum. No i tutaj przykład takiej wycieczki. Moim gościem był Sebastian, który jest Belgiem. Co ciekawe, Sebastian mieszka w Polsce od kilku lat, ale miał takie poczucie, że no jednak nie zna za dobrze języka, tak naprawdę porusza się najczęściej na trasie praca-dom i chyba nie wie o mieście wszystkiego, co mógłby wiedzieć. Więc poszliśmy na wycieczkę w blokowiskach, zaczynając od centrum, czyli właśnie od miejsca, w którym on pracuje, po to, żeby pokazać mu, że nawet tutaj są bloki, których być może nie zauważa. Nie zauważa ich, bo są kompletnie ubudowane tą nowoczesną infrastrukturą, domami centrum, wieżowcami, a one też mają swoją historię. No i później sobie poszliśmy na Pragę. W miarę możliwości staraliśmy się wchodzić do tych bloków, oglądać je z różnych stron, nie tylko ze strony fasady. Tutaj na przykład, może tego nie widać, to jest ten najdłuższy blok w Warszawie naprzeciwko Dworca Wschodniego. W ogóle bardzo ciekawy obiekt, porażka architektoniczna od strony technicznej, jak się okazuje, ściany tam pękają, elewacje, rury i tak dalej. Więc jest o czym opowiadać. No i po tej wycieczce tak sobie usiedliśmy, żeby się zastanowić, co ona nam dała, tak? No i stwierdziliśmy, że każdy z nas zyskało nowe spojrzenie na te miejsca, które zwiedzaliśmy. Sebastian zyskał nowe spojrzenie, bo mijał te miejsca, ale nich nie zauważał. Dla mnie nowe było na przykład to, że mogłam się od niego dowiedzieć, jak to jest w Belgii, w jego rodzinnym mieście, czy jest podobnie, czy też budowano taki blok. I po prostu dobrze spędziliśmy razem czas. No i właśnie, dlaczego warto się bawić coś takiego? Sposobów i powodów jest naprawdę wiele. Przede wszystkim to zmusza was do odkrywania przestrzeni, w której żyjecie. Musicie się zastanowić, co jest takiego fajnego w mieście, które znacie. I co ja takiego mogę powiedzieć, co będzie dla mnie wyjątkowe. Na przykład moim takim unikatowym doświadczeniem, którym mogłam się podzielić, było to, że ja pamiętam, jak niektóre z tych bloków budowano. Pamiętam, jak pojawili się blokersi, pamiętam, jak pojawili się dresiarze, a potem przeszli transformacje w skinheadów, potem w hip-hopowców, teraz już nie wiem, czym są. Hipsterami. Teraz co? Hipsterami. Bardzo możliwe, że to jest hipsterami.
więc wy też możecie pomyśleć o waszych wspomnieniach. To może być hobby. Biorąc pod uwagę, że jest to jakiś tam dodatkowy zarobek, to może być też fundraising. Ten artysta street art, którego wam pokazywałam, on zbiera po to, żeby rozbudowywać swój warsztat. Więc można w ten sposób też wspierać jakąś sprawę o charakterze społecznym. Poznajecie nowych ludzi, poznajecie ich dosyć dobrze, bo podczas takiej wycieczki naprawdę można się z tym zaprzyjaźnić. No i przede wszystkim sami możecie też korzystać z takich ofert i spędzić zupełnie inne wakacje, poznać miejsca tak, jak nie zrobilibyście tego z przewodnikiem. I zachęcam was do tego, żebyście się zastanowili właśnie, czy są takie miejsca, o których wy możecie opowiedzieć. Czy jest coś, czego nie wie nikt inny? Czy możecie też skorzystać z takiej oferty? Albo czy jest jakaś, jest coś, czego możecie nauczyć inne osoby przy okazji takiego spotkania? Jeżeli chodzi, bo pojawiają się pytania, czy taki serwis jest w Polsce? Dokładnie takiego serwisu w Polsce nie ma. Był, był. Tak. Wczoraj został zamknięty. Ja trochę pracuję nad tym, żeby odświeżyć tą ideę i być może za jakiś czas uda się uruchomić coś niekoniecznie podobnego może do Maja. Był Natalia, był pomysł, który przez rok się rozwijał, My Guide się nazywa. Tak, słyszałam. Ale dziewczyny zamknęły ten serwis, ponieważ jest po prostu nierentowny. Tak, no i nie będę tutaj zdradzać do końca, na czym polega mój pomysł, natomiast bardziej chciałabym, żeby nie chodziło tutaj o wymianę taką pieniężną, ale bardzo na zasadzie barteru. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak czy siak, do wykorzystania są serwisy zagraniczne. Można złożyć swoją ofertę w serwisie Viable i zacząć promować. Można też zostać ambasadorem tego serwisu, dzięki temu rozpowszechniać tą ideę. A myślę, że z czasem w Polsce takich ofert będzie coraz więcej. Couchsurfing działa u nas bardzo dobrze, więc myślę, że Polacy nie mają problemu z zaufaniem. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście przemyśleli jeszcze raz swoje plany wakacyjne. A jeżeli chcecie się ze mną skontaktować i o coś zapytać, to również zapraszam. Dzięki.